Miejscowość Furmany w gminie Gorzyce zamieniła się w prawdziwy dziki zachód za sprawą piątego już zlotu Furmanek. Nie zabrakło rywalizacji w konnych zaprzęgach, muzyki country, a także poszukiwania złota. 3, 2, 1, start, poszedł koń! W ten sposób zainaugurowano 5. zlot Furmanek w Furmanach, imprezę, która tradycyjnie przyciągnęła tłumy. Jeżeli wieś Furmany, no to kojarzy się z furmankami. I taki pomysł powstał. Robimy to już 5. rok, 2 lata mieliśmy przerwy, bo była pandemia. No taki zamysł był i myślę, że to był dobry pomysł, bo tak jak widzicie tutaj Państwo, jest bardzo dużo ludzi, zainteresowanie jest duże, program jest ciekawy, będą różnego rodzaju zabawy. Myślę, że będzie wszystko ok. Impreza Zlot Furmanek to jest właśnie nietypową imprezą ze względu na to, że tych już koni, zaprzęgów jest po wsiach bardzo mało, więc i dzieci, i młodzież, i starsi chętnie przybędą na taką uroczystość i pobawią się razem z nami. I właśnie tej zabawy w Furmanach nie zabrakło, bowiem organizatorzy zadbali o bogaty program. Poza przejażdżką bryczkami goście mogli wziąć udział w konkursie poszukiwaczy złota, tańczyć do muzyki country, ale przede wszystkim podziwiać zmagania woźniców w zawodach sprawnościowych. Żeby trafić jeszcze w dziurę i mamy wielkie brawa! Miłosz Mączka! Poza dobrą zabawą organizatorzy zadbali także o kultywowanie tradycji, bowiem dziś koń i furmanka na wsi to prawdziwa rzadkość. Ale nie dla pana Miłosza Mączki z Gorzyc, który jest już stałym bywalcem zlotu. Tato mój miał 300 koni, przerzucił przez ręce. To zostało we krwi. No i po prostu dzisiaj jestem, to jest hobby. To drogie hobby. Trzeba jeść, na cały rok przyszykować. To kupiłem od źrebiątka 3 lata, teraz kończyła 14 kwietnia, zaźrebiona jest. No i lubię to, kocham. No, dorożka jest przedwojenna, to nie jest, że teraz robione. To ma ze 100 lat wszystko. Na zlocie nie zabrakło też młodszego pokolenia woźniców. Zuzanna Namysior i Piotr Praszmowski po raz pierwszy rywalizowali w zawodach sprawnościowych i od razu udało im się zająć 3. miejsce. Ćwiczyliśmy podobny tor, więc już wiedzieliśmy, jak mniej więcej możemy sobie to, bo ćwiczyliśmy już takie ćwiczenia i nie było jakoś ciężko. Było na pewno interesująco i ciekawie, że każdy próbował jak najszybciej coś zrobić. A każdy robił, tak, każdy miał swoją inną technikę, taką jakby na swój sposób to było takie... Ona działało to tak, że ja jestem zwinny i szybki, jak ja już zeskoczyłem z bryczki, to ja już szybko brałam ten i czekałam na Zuzię, aż ona objedzie całego belka. I byliśmy dogadani, jak to ma wyglądać i staraliśmy się to zrobić jak najszybciej. Oficjalną część 5. zlotu Furmanek zwieńczył pokaz kawalerii w barwach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich z Obojni.